13 boisk piłkarskich. Taką długość może mieć droga hamowania pociągu. Siła, z jaką rozpędzony pociąg miażdży auto, jest porównywalna do siły, z jaką samochód zgniata aluminiową puszkę. Ale przecież nigdy nie znajdziesz się w takiej sytuacji, prawda? W końcu zawsze zwracasz uwagę na sygnalizację ostrzegawczą lub stosujesz się do znaku stop. Nigdy nie wjeżdżasz na przejazd kolejowo-drogowy przy opadających rogatkach. Rozglądasz się, zanim wjedziesz na przejazd. I choćbyś przez całe życie nie widział pociągu na mijanym każdego dnia przejeździe, i tak zachowujesz wszelkie środki ostrożności. A jednak są sytuacje, których nie możesz przewidzieć. Wtedy musisz działać szybko. Na 14 tysiącach przejazdów zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA pojawiły się specjalne naklejki. Znajdziesz je po wewnętrznej stronie szlabanów lub na krzyżach Świętego Andrzeja. W sytuacji zagrożenia niezwłocznie opuść pojazd wraz ze współpasażerami i znajdź specjalną naklejkę z indywidualnym numerem identyfikacyjnym skrzyżowania. Zadzwoń na 112 i podaj dyspozytorowi numer z naklejki. Szybka reakcja zwiększa szansę zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości. Jeśli jesteś świadkiem potencjalnego zagrożenia lub utknąłeś na przejeździe, znajdź naklejkę z indywidualnym numerem identyfikacyjnym skrzyżowania i niezwłocznie skontaktuj się z numerem alarmowym 112. Szybkie działanie może zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom.